Wczoraj wieczorem po godzinie 22 na drodze krajowej K10 na wysokości miejscowości Wyżysk doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem ciągnika siodłowego marki Volvo wraz z naczepą i pojazdu ciężarowego marki Scania z przyczepą. W wyniku zderzenia czołowego 46-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo poniósł śmierć na miejscu, a drugi kierujący został zabrany do szpitala specjalistycznego w Pile. Na miejsce zostali skierowani policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego i specjalna grupa dochodzeniowo-śledcza, która pod nadzorem prokuratora z prokuratury rejonowej w Chodzieży przeprowadzili czynności procesowe. Na obecną chwilę droga jest zablokowana, trwa usuwanie skutków wypadku drogowego, policja wyznaczyła objazdy. Wczoraj panowały bardzo trudne warunki atmosferyczne. Mieliśmy 16 zdarzeń drogowych, w tym 14 kolizji drogowych i 2 wypadki, w tym jeden śmierć ze skutkiem śmiertelnym.